Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Neverwinter Nights. Jesteśmy w Mroźnej Kniei, ale zboczyliśmy trochę z drogi. Bo gdzieś tutaj może być... krąg, portal. I co my tu mamy? Kotołaki. Kurde, mocne. No dawaj tą większą. Koleś wziął 200 do lasu z sobą. Po co mu tyle pieniędzy? Spróbujemy oznakę ognia może. Lepiej chyba. Nadciąga niziołkowa śmierć! Kotołaki tym razem. Kotołakens. Już lepiej chyba być wilkołakiem niż kotołakiem, co? Jest i krąg jakiś, kurde, i kotołaków pełno. Motherfucków pełno. O kurwa, jak mi zajebał. Siema koto madafaki. Utknął chyba. Gaj czarodzieja. Cała mapka musi być. O shit. Tak od razu. Podziemia jakieś. Spaka, spaka. Proszę, gotowe. Spaka, spaka. Plus 6. Którymi drzwiami by tutaj pójść? Może tymi? Żywiołaki. Kurde, mogą odpocząć, cholera. Ha
O fuck, dużo, dużo ma życia. O ty chuju, ale jak mi jebie. Spróbujmy odzyskać. Nie. O tu. O, tutaj tak. Dobrze. Nie mam się to czaić chyba. No jestem słaby, te kurde żwiołaki powietrza. Ten jest gorszy. Olbrzymi. No dużo życia ma. Trzy punkty doświadczenia za niego dostałem. Zajebiście, nie? Pająki chyba słyszę. O nie, to pierun. Jaki? Umbrowe kolosy. O, sukin kot. Muszę się odsunąć, bo to kurde żywiołak jest, kurde sukinsyn. Jeszcze mam miksturę do czynienia jakich ran, kurde muszę się tego pozbyć. Tylko miejsce zajmują. No co to? O, nic, nic, źle nacisłem jak zwykle. W ogóle Rocky, ty mówisz? Kurwa, pożyczacz intelektu. Co się dzieje? Pożarz intelektu oczywiście brzmi groźniej, ale nie, nie wiem. Pamiętam, że jednego chyba zabiliśmy na początku gry, no nie? Jeszcze tu przylazło jakieś gówno. Weźcie, pomóżcie, bo... Skurwiel. Czary mnie się kończą. Jak z kałacha strzelamy.
Czy jest na skraju śmierci? Dawać go. Jak mam walczyć, to chyba będę musiał odzyskać czary najpierw, chodźcie. Jakoś tu było git. Przydałyby się jakieś inne żywioły niż tylko ogień, bo w sumie mam z żywiołów to chyba tylko kwas. Ogień. A nie, no mam lodową nawałnicę w sumie, teraz mi się przypomniało. A ci co to tak łażą po prostu, te olbrzymie żywiołaki? No to teraz miksturki. Kurwa. O co tu chodzi? Może rozwalić trzeba. Chyba nie, ale mam nadzieję, że nie zepsułem. Piedestał. Jakiś piedestał. Kurwa, z tymi żywiołakami. Przejebani są. No nie wiem, co z tym piedestałem, ale spoko. O fuck, jeszcze pułapka. Spaka, spaka. Co tu się dzieje? Proszę, gotowe. Kurwa, no jak sprawdzasz? Chuju. Proszę, gotowe. O co tu chodzi, nie? Może tą, aha, bo może tą kadzielnicę jak rozwaliłem, to te kurde żywiołaki nie będą przyłazić, bo to jakaś komnata przywołania. A trzeba pamiętać, że tam kiedyś taka dzielnica to robiła jako portal dla tych impów i tak dalej, może w tym momencie o to samo chodzi. O, shit, sorry. To chodzi z tym piedestałem. No i też wiełaki, pewnie też trzeba będzie powietrza ogarnąć, żeby się nie przywoływały.
kurde. Całe szczęście to tylko biesy cieni, a nie podaki. Wiedziałem, że coś... Coś tu można niby wrzucić chyba, tak? Spoko. Proszę, gotowe. Źródło przyzywania. Proszę, gotowe. Kurde, nie tu wsadziłem chyba. Coś można wsadzić do tego, ale... O, silna wola. Spoko. A jaki ja mam? A, pancerz. Ech. Pa 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 pa. A to mikstura błogosławieństwa, przepraszam bardzo. Nax. A, pamiętam. Nie dam rady. Jak mam ci pomóc? Nie mogę otworzyć drzwi. Nax, to kurde, tą kulę jakąś tam czy coś miał ogarnąć. O kurwa, to ci dopiero. Zamkniemy na chwilę. Siema, wszyscy, gincie.
Gincie! Wszyscy gincie! Poczekamy chwilę, bo pewnie znajdziesz jakieś pułapki, przyjacielu. Tego Naxa jakoś trzeba... Nie, nawet z nim nie pogadam chyba, chociaż mógłbym jeszcze spróbować. Chodziło o jakąś kulę czy coś. Spoko, spoko. Spoko, spoko. Mikstura wiedzy, jak ją wypijesz, jesteś najmądrzejszy. Zajebiście mądry się robisz wtedy. Wygląda na to, że tę wiadomość zostawił Cyril, mag, który stworzył te podziemia. Tak jak podejrzewałem, w tych podziemnych salach znajduje się kilka naturalnych sadzawek, które łatwo można przekształcić w zbiorniki do przywoływania. Kiedy już ukończę budowę swojej pracowni do przywołania potężnego żywiołaka, będę musiał jeszcze tylko umieścić w sadzawce język slada i rzucić kwasową strzałę elfa. Ale po co miałbym to przywoływać? W sumie... Niby wezmę, bo nie wiadomo, czy to dla mnie jest potrzebne, albo nie będzie raczej potrzebne później. Ale ogólnie po co miałbym to? Na tą chwilę nie ma potrzeby przywoływać nic, żadnych gówien jeszcze. A spróbuję tak pogadać. Czołem. Hej ty tam, tak ty. Ale czy będziesz tak miły i pomożesz mi się stąd wydostać? Wydaje mi się, że jestem tu uwięziony, sam nie potrafię się wyciągnąć z tej raczej delikatnej sytuacji. Kim jesteś? Jestem Nax, czarodziej, którego chęci były nieco większe od możliwości. Przybyłem do tego starożytnego laboratorium, by badać te jak jego dawno zapomniane tajemnice. Tak jak ty, przeszedłem przez magiczny portal w mroźnej gniei. Tylko tak można się dostać do tych chorych lochów. Jednakże zostałem zaskoczony przez całkiem potężne magiczne zabezpieczenia portalu. Błysnęło jasne światło i zostałem pozbawiony moich najpotężniejszych magicznych przedmiotów, które zapewne znalazły się w jakimś mało przyjemnym zakamarku tych lochów. Mnie natomiast uwięziono w tej celi, z której nie da się uciec. Miałeś szczęście, że przybyłem tu przed tobą. Gdybyś uruchomił portal przede mną, aktywniłaby się też i ta pułapka. I to ja teraz bym stał po drugiej stronie tego muru. Ale ponieważ nie możemy zamienić się miejscami, to ja muszę prosić o twoją pomoc. Jeśli uwolnisz mnie z tego więzienia, nagrodzę cię złotem lub magicznymi przedmiotami. Posiadam pewną zimową kulę niezwykłej mocy, którą może cię zainteresować. Zimową kulę? Tak, nadzwyczajny, potężny przedmiot magiczny, który dostałem od cudownej młodej archeologii o imieniu Liliana. Oszczędzę ci zbędnych szczegółów. Nie zdołałem odkryć, jak korzystać z mocy zimowej kuli, ale jestem pewny, że Liliana chętnie ci wszystko wyjaśni. I pewnie da ci też niezłą nagrodę. No myślę się, że z największą radością odzyska swój mały skarb. Zapewne znajdziesz się topiącą smutki w tawernie w studni Borunny. Jak cię stamtąd wyciągnąć? Cóż, mam pewną teorię. Cyril Lericus, dawno już zmarły właściciel tych podziemi, był znany ze swych umiejętności przyzywania różnych stworzeń. Legendy mówią, że szczególną estymą darzył żywiołaki wody. Nie zdziwiłbym się, jeśli w tych lochach znajdziesz jedną lub dwie magiczne kadzie przywołań. Używając kadzie możesz odprawić tu o przyzwanie żywiołaka wody. Myślę, że będzie on mógł mnie uwolnić. Albo od razu cię zaatakuje. Nie jestem do końca pewny. Musisz jedynie znaleźć odpowiedni odczynnik, umieścić go w kadzie przywołań i rzucić na nią odpowiednie zaklęcie. Problem w tym, że nie wiem, o jakie odczynniki chodzi i jaki zaklęć mógł używać Cyril. Ale te informacje zapewne znajdziesz w bibliotece. Cyril miał zwyczaj robienia dokładnych notatek ze swoich wszystkich działań. Nie martw się, Nax, wyciągnę cię stąd. Twoje zdecydowanie dodaje mi otuchy, z całego serca życzę ci powodzenia. No ciekawe, gdybym nie miał tego... Gdybym nie miał w drużynie mojej wielkiej nikogo, kto umiałby rzucać te czary, albo nie miałbym tego czaru. Albo języka slada.
Może gdzieś tu jest jakiś ślad? Patrz, nie mam języka ślada teraz, kurde, przy sobie. No widzisz. A więc troszkę lipa, chłopie. No ale musimy to, kurde, ogarnąć, bo przecież to jest, w sumie to jest główne zadanie, tak na dobrą sprawę. Więc gdzieś musimy ślada ogarnąć i zdobyć jego język. Fajnie, jakby były gdzieś tutaj te ślady w takim razie. Albo chociaż ich języki, może gdzieś będą. Fuck, wracaj. Wróć szybko, 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 szybko. Dawaj, dawaj. Musimy odzyskać czary. No a jak nie, no to nie wiem. Gdzieś może się kupi. Skąd ja ci, kurwa, teraz wytrzasnę język ślada, chłopie? Będziemy zapieprzać specjalnie gdzieś teraz, gdzie te ślady są. Czy coś. Co jest? Nie mogę rozwalić. Cholera. Ktoś może go zajebać. Czy ktoś może to rozwalić, zanim przyjdzie następny? No. Okej. Odpoczynek. No to teraz mamy zagwozdkę, skąd wytrzasnąć język ślada. Miałem, kurde, też pan pecha, że... Co za pech, że kurde, mamy tutaj jakieś ponazbierane składniki, ale akurat tego jednego nie mam. No nie. Zombodaka mam nawet, kurde, ale języka ślada nie mam. Co za pech. Może tu? Nie no, jak? Ach. Fucking. No nic, zobaczymy, gdzie nas zaniosą kolejne przygody.
Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.